W Zjednoczonej Prawicy kolejna odsłona sporu między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobro. Kością niezgody są relacje z Brukselą. Mimo krytyki Solidarnej Polski pod adresem premiera, szef rządu będzie bronił ministra sprawiedliwości przed wnioskiem o wotum nieufności. To ja zapytam wprost, czy pan jest zawiedziony postawą premiera Morawieckiego? No, nie da się ukryć, że jesteśmy tutaj na dwóch biegunach, jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej i Solidarna Polska są na dwóch biegunach nie od dziś, a raczej premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, co potwierdza prezes Jarosław Kaczyński. Jest tutaj pewne napięcie, bardzo nad tym boleje. Konflikt trwa od końca 2020 roku. Wówczas premier Morawiecki podczas Rady Europejskiej zgodził się między innymi na tzw. mechanizm warunkowości. To z tego instrumentu korzysta Komisja Europejska, blokując unijne pieniądze dla Polski. Pan premier powiedział, że ufa pani Merkel, ufa pani von der Leyen i gwarantuje, że pieniądze będą, nie będzie szantażu. Wiemy już dziś po dwóch latach, że jest inaczej. Wiemy, że szantaż jest i wiemy, że nie ma pieniędzy. Wtedy Solidarna Polska protestowała i nie chciała się zgodzić na rozszerzenie kompetencji unijnych urzędników. Minister Ziobro jest zwolennikiem twardej ręki, stosowania weta, natomiast premier jest zwolennikiem delikatniejszej polityki z Unią Europejską. Podkreśla politolog Małgorzata Molenda, wtedy Solidarna Polska ostatecznego kroku, czyli opuszczenia rządowej koalicji, nie zrobiła. Minister Ziobro tłumaczy, że gdyby nie wizja przejęcia władzy przez Donalda Tuska, opuściłby zjednoczoną prawicę, zbyt dużo oddaliśmy eurokratom, podkreśla minister sprawiedliwości. Smutna prawda jest taka, że żaden rząd od początku III Rzeczypospolitej nie poczynił tak daleko idących koncesji na rzecz transferu realnej, faktycznej władzy z Warszawy do Brukseli. Mówić o tym, że my oddaliśmy jakieś więcej władzy do Brukseli niż poprzednie ekipy czy ktokolwiek wcześniej, to jest kompletne nieporozumienie. Jak pan minister sprawiedliwości chce, to mu to bardzo dokładnie wytłumaczę. Odpowiedział Mateusz Morawiecki. W ostatnich tygodniach Solidarna Polska pozwala sobie na coraz mocniejsze atakowanie premiera. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski stwierdził ostatnio, że Mateusz Morawiecki powinien ponieść konsekwencje swoich błędów. Wczoraj minister Ozdoba stracił swoje kompetencje w resorcie klimatu i nie nadzoruje już głównego inspektoratu ochrony środowiska oraz podległych mu departamentów gospodarki odpadami i instrumentów środowiskowych. Przejął je inny wiceminister. Solidarnej Polski Edward Siarka, poinformował rzecznik PiSu Rafał Bochenek.